Polskie Radio Rzeszów. W naszym studiu zapowiadani goście Iga Pomianek i Maciej Słysz z zespołu WN. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Możecie ubierać słuchawki, nie ma problemu, będzie bardziej radiowo, bo tutaj dzisiaj oprócz tego, że będziemy rozmawiać na antenie, to wszystko się rejestruje, żeby można było później materiał, taki wideo zaprezentować uczestnikom naszej gali. Gali Werbel 2018, bo to jest powód do waszej wizyty w studiu. Laureaci jednej z nagród Werbel to było w 2013 roku. A wydaje się, że tak niedawno. Ale zacznijmy może od tego, od takiej skrótu historii zespołu, bo gdzieś tutaj wyczytałem, że próby odbywały się w sali domu parafialnego kiedyś. No tak, bo zespół WN to zespół, który w swojej twórczości, działalności eksponował przede wszystkim wartości chrześcijańskie, które no, są bardzo uniwersalnymi, dobrymi zasadami dla każdego z ludzi. To jest coś, co wypływało gdzieś tam z naszych domów i tym swoim talentem, ktoś umiał śpiewać, ktoś umiał grać na różnych instrumentach, dzieliliśmy się nie tylko dla siebie, ale i na zewnątrz, czego efektem były właśnie nagrania i płyta WN z tytułem Teraz Już Wiem, dzięki której dostaliśmy tą nagrodę. To jest ta płyta, tak? Potrzymaj, pokaż tutaj do kamery, żeby wszyscy widzieli, że to jest ta płyta, która została nagradzona Nagrodą Publiczności Werbel 2013. Nagroda Publiczności, niektórzy twierdzą, że ważniejsza od nagrody jury. No bo to publiczność. To takie uznanie też właśnie. Większości. Nie wybierane przez parę osób, tylko przez ludzi. Takie docenienie. Jednak potwierdzenie, że się podobało. Co też było niewątpliwie bardzo ważne, bo to jedna chyba z pierwszych płyt, na której było większość naszej autorskiej twórczości, zarówno tekstów, jak i muzyki. A to już jest taki sprawdzian przed graniem dojrzalszym, prawda? No ta płyta 2013 roku, od tego momentu przerwa, ale rozumiem, że to taka specjalna przerwa, żeby apetyt wzrósł, tak? Publiczności. Różnie to bywa i życie pisze różne scenariusze. Na pewno możemy powiedzieć, że wielu naszych muzyków, członków zespołu nie wzięło rozbratu z muzyką. Natomiast no, faktycznie, żeby coś stworzyć, to być może ten owoc muzyczny musi dojrzeć i każdy gdzieś tam teraz z członków zespołu WN robi coś innego. Ta działalność została przerwana w którymś roku. Chociaż... Ale gdyby tak zadzwonił telefon i Maciek Słysz zadzwonił do każdego z członków zespołu, to by się stawili na wezwanie. Ja myślę, że sam fakt tego, sam fakt tego, że tak się właśnie wydarzyło jakieś 2 miesiące temu. No proszę. I spotkanie po latach, chyba po 3 latach, po ostatnim naszym koncercie i spotkaliśmy się na próbie, czego efektem było zagranie jednego takiego małego, krótkiego, można powiedzieć, koncerciku, ale te emocje, te wspomnienia, ta muzyka, którą tworzyliśmy, odżyła na nowo i proszę mi wierzyć, że coś niesamowitego, przynajmniej ja tak to postrzegam, nie wiem jak Iga. Tak było, rzeczywiście, wróciło tak, to wszystko. Tak, wróciły emocje i taka chęć, taka energia, fajnie było wszystkich zobaczyć, bo jednak no, ja staram się utrzymywać kontakt z większością członków zespołu i było to bardzo miłe, bardzo fajnie, wróciły wspomnienia i taka iść... nadzieja, że może jeszcze. Słyszysz? Nadzieja jest. To trzeba iść za ciosem. No zobaczymy, no też trudno robić coś na siłę, natomiast no miejmy nadzieję, że ani życie się nie kończy, ani nic się nie dzieje takiego, co by mogłoby coś przerwać, a właśnie dzięki tej nadziei być może akurat spotkamy się za jakiś czas i będzie ten wybuch. Natomiast to też trzeba pamiętać, że każdy z nas robi coś innego. Funkcjonuje w społeczeństwie w różnych strukturach, w różnych płaszczyznach. Nie żyjemy z muzyki. Natomiast no, wiadomo, że no, pewne obowiązki są. No, czy pasja, ale z drugiej strony możliwości, może akurat teraz tak dewaguję nad tym, że być może przy tym okrągłym werblu być może się spotkamy i podejmiemy jakieś kroki. No wiesz, my tu za ścianą mamy studio nagrań fajne.
no to graliście nie raz przecież, nie? Namówiłeś mnie. No, jednak jakiś cel tego jest. No ale powiedzmy jeszcze, chciałem zapytać o te początki zespołu. Jak to było, że ty jako określany człowiek orkiestra przyciągałeś tych wszystkich młodych ludzi? Bo tam było w pewnym momencie chyba z 10 osób w zespole, tak? Albo i więcej. O, proszę, jeszcze albo więcej. Albo i więcej, bo tak naprawdę... Po co oni przychodzili? Czego oczekiwali? Po tym, że no przyjdę na próbę i co? Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to tak bałwochwalczo, ale z wykształcenia jestem pedagogiem i mam świadomość, żeby stworzyć pewną bazę dla rozwoju młodych ludzi, to trzeba robić coś, jak to ktoś kiedyś mówił, na pełnej petardzie. W zespole byli uczestnicy, którzy mieli 14, 15, 16, 17 lat, natomiast nie bałem się z nimi wejść do studia. Żeby wejść do studia, to trzeba naprawdę usystematyzować sam charakter muzyki, sam charakter wydobywania dźwięków. Chodzi o ten feeling, o umiejętności. I to się na próbach zaczęło udawać, potem była powtarzalność, potem były koncerty, potem zaczęło się to podobać i później nagraliśmy płytę, czego efektem była ogromna satysfakcja. Nawet i chyba dwie satysfakcje, bo tak, młodzi ludzie przychodzili, bo widzieli, że byli traktowani jak zawodowi muzycy, chociaż uczyliśmy się niektórych rzeczy, jakby uczyć się chodzić, tak, w muzyce. A z drugiej strony ja miałem też satysfakcję, że ci młodzi ludzie nie spędzają czasu w różnych miejscach, w których można tracić czas, ale właśnie wykorzystywali coś pożytecznego dla siebie, gdzie muzyka wpływa na rozwój człowieka, na poszerzenie horyzontów, umiejętności, rozwinięcie pasji. To jest codzienne, czy tam co jakieś tam ćwiczenia, prawda, z instrumentem. A to jest niesamowite, że z muzyką no można jakby żyć, znaczy jakby, żyje się i jeszcze się ją tworzy i jeszcze się ją dzieli dla kogoś, jeszcze się ją gdzieś tam przekazuje, zostawia. No i teraz mamy 2018 rok, a my dalej mówimy o tym, co kiedyś nas łączyło w jeden zespół i to jest niesamowite. I mówimy o tym, co będzie. To jest też fajne. Iga, ty podobno trafiłaś do zespołu, mając kilkanaście lat, przyszłaś na próbę z tatą, tak? Jak to było? Jak to się zaczęło? Pamiętasz? Tak. Tato mnie przyprowadził na próbę i no i tak już zostało. Zostałam do dziś. Ile miałeś lat? Pierwszy raz, kiedy przyszłam, miałam 7 lat. 7 Więc lat, to już jest 17 lat, kiedy od scholi tak przeszłam później do zespołu i tak już zostałam, jak widać, do dzisiaj. No i jestem wdzięczna za ten czas, tak? To jest wielkie doświadczenie. Emocje, oj tak. I co, i gdyby tak rzeczywiście było, że zespół nagra nową płytę, to będziesz dalej śpiewać? Bo jesteś wokalistką? Jak najbardziej jestem za tym i gdzieś tam w głowie mam tą nadzieję, że może jeszcze się uda. Do tej pory to tak Maciek komponował piosenki różne, a ty byś była w stanie napisać jakiś utwór teraz po latach? Teraz po latach myślę, że byłoby mi łatwiej, bo tak jak płyta nasza nosi tytuł Teraz już wiem, czyli już tak dojrzaliśmy, złapaliśmy ten bagaż doświadczeń, emocji, minęło też parę lat i tak każdy z nas myślę jest dojrzalszy i łatwiej teraz opowiadać o swoich przeżyciach, wspomnieniach, łatwiej byłoby to przelać na papier. Na pewne rzeczy można też spojrzeć z dystansem, prawda? Tak. 22 lutego jest nasz finał jubileuszowego Werbla 2018. Już was dzisiaj zapraszamy bardzo serdecznie. Jakże się cieszę. W hotelu Bristol w Rzeszowie odbędzie się wszystko. Mhm. No ale to też zdaje się, tak rozmawialiśmy, że to dzień twoich urodzin. No właśnie dlatego mówię, że się cieszę, bo to taki dla mnie wyjątkowy dzień. Jakoś... To będziemy świętować. Okrągły, tak, będziemy okrągłe świętować. Świętowanie. Ale chciałem nawiązać, że od urodzin do urodzin, bo kiedyś na twoje 18 urodziny powstała pewna piosenka i to taka bardzo prawdziwa. I jak to było? Przypomnijmy tę historię. Ja na swoje 18 urodziny dostałam prezent od Maćka w postaci tekstu do piosenki Mamo, która opowiada o moim życiu, o mojej drodze z chorą mamą, która była no, niepełnosprawna, całe życie spędziła na łóżku i piosenka ta dokładnie opisuje tą naszą relację, emocje, jak to wygląda, jak wyglądało moje życie, niełatwe i
No i całą tą drogę, tak, którą ja musiałam przejść. Ale ja muszę powiedzieć, że chociaż niełatwe i ta historia jest smutna i to, co zawiera tekst piosenki, i, a wynika z życia Igi, to muszę powiedzieć, że Iga nigdy w życiu się nie skarżyła na tą swoją sytuację. Wręcz przeciwnie, jest tak pogodnym człowiekiem, jest tak wspaniałą kobietą i zawsze uśmiech na twarzy, zawsze dobre, pozytywne podejście, że to taki kontrast z jednej strony, bo no bo po pierwsze Iga się nie użala nad sobą, natomiast realizuje siebie, dzisiaj jest młodą kobietą po studiach, szuka pracy nawet no to, w swoim zawodzie. A jaki zawód? Jestem kryminologiem. O proszę bardzo. I co, jeżeli ktoś i nas pedagogiem. Słyszy, to, no tak. Właśnie. To myślę, że może znajdą się teraz jakieś oferty, jak tutaj tak opowiedzieliśmy o tym. Słuchajcie, to ja mam taką prośbę. Ponieważ piosenka ma swoją historię, rozmawiamy z finalistami, z laureatami Werbla. Wy zdobyliście pewnie między innymi tej piosence Nagrodę Publiczności. To przypomnijmy. Iga, zapowiesz? Zapraszam wszystkich na utwór pod tytułem Mamo zespołu WN. Laureat plebiscytu Werbel. Nagrody Muzycznej Polskiego Radia Rzeszów. Rozmawiałyśmy gestami, głuchą ciszą, ruchem dłoni. Gdy ruszałaś powiekami, zawsze żyłam nadziejami. Trzymaj.